gdzie moja druga skarpetka w różowe paski? A moja czarna skarpetka? Mamo, czy nie skarpetki ma... myślą? Ja bym się chyba zapytała właśnie, czy skarpetki uciekają? Mamo, to już jest piąta para, z której została jedna. No właśnie. Albo zero. Chyba skarpety uciekają. Kulturki. Kulturki. Cześć. 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 Kulturki. Kulturki. Czyli Ola, Maja i skarpetki. I Mala. No faktycznie, jesteście w skarpetkach, bo mama jest bez skarpetek, więc chyba nie może nagrywać tego odcinka. Ja mam takie ładne wtęcza, niebieskie. No to powiedzmy już, o czym nagrywamy ten odcinek. O skarpetkach. Myślę, że to jest taka książka, którą wy już pewnie znacie. Jakąkolwiek książkę z tej serii. Ale my dzisiaj rozmawiamy o książce Zielone piórko Zbigniewa. Autorstwa? Justyny? Jonespo. Bednarek. Autorstwa Justyny Bednarek. Akurat jak wszystkie inne części skarpetek. Książki są bardzo znane. Książki o skarpetach. One są bardzo fajne. Przygody. Bardzo fajne. Książki są super. My wybraliśmy akurat tą, bo to jest ostatnia, którą udało nam się przeczytać, posłuchać. Ja chyba jeszcze jakąś inną. Na pewno. Kiedyś. Na pewno. Więcej było tych skarpetowych przygód. I to szczególnie jak byłyście młodsze, to bardzo lubiłyście przygody skarpetek. Wiesz co, mamo? A ja wam powiem, że one po prostu znikają na potęgę. W dziurze za pralką. A w dziurze za pralką. A przy okazji musimy zobaczyć, czy u nas też jest taka dziura. Bo jeśli tam jest, no to już wiem, co zrobiły nasze skarpetki. No właśnie, te skarpety cały czas gdzieś się ulatniają, ja nie wiem. Ostatnio jedną znalazłam na spodzie skrzyni z pościelą. Mhm. Naprawdę. No właśnie, też tam się zdarzają takie wypadki. A jedną na parapecie. Ale opowiedzmy, o co chodzi w zielonym piórku Zbigniewa. Zbigniew to jest papuga zielona i urwisowa. Mhm. No i do tego chce ciągle jeść. Więc tata małej B musiał kupić jakieś 14 różnych opakowań takich chrupek. Dla papugi. Tak, tak. A tam jest taki podtytuł jeszcze. Skarpetki kontratakują. Tak. To jest chyba w każdym. No to opowiedz nam, Ola, o tych wszystkich bohaterach. Już wiemy, kto to jest Zbigniew. Zbigniew to zielona papuga. I jeszcze jest taka skarpetka. No i właśnie ta skarpetka. Która się nazywa Pinkerton. Ona była takim detektywem i była, ale miała dwie role. I detektywa skarpetki i etui na telefon małej B. Czyli była etui na telefon małej B, ale też powiedziałaś, że była detektywem. To znaczy, że jest jakaś sprawa. Co to za sprawa w tej książce się pojawia? Jest sprawa detektywistyczna, bo po paru dniach znika Zbigniew. Czyli ta papuga. Ale najciekawsze jest to, że wchodzą dwie nogi, a wychodzi sześć. Ale skąd i dokąd? No właśnie nie, no to na sam koniec więc. No. Czyli Pinkerton, tak? Musi tak rozwiązać sprawę zaginionego policja podejrzewa, że i była jeszcze włamanie i ktoś ukradł parę kilo takiej ptasiej karmy ze sklepu i oni podejrzewali, że to ten tata, więc go do więzienia wsadzili. Naprawdę? Jakby kradzież karmy dla Ale papugi? On wcale jej nie ukradł. No powiem wam, że bardzo ciekawa historia z tą papugą. A czyja była ta papuga? No była wtedy z tej rodziny, jak ją kupili. Czyli szukają papugi. W międzyczasie jest kradzież karmy. A całą sprawę musi rozwiązać jedna mała skarpeta. Może nie aż taka mała? No jak pokrawiec na telefon, to chyba też nieduża. No, ale
Ale najfajniejsze jest w tej książce to, że każdą osobę, którą spotyka, no to jest taki rozdział o tym, jak ona opowiada swoją historię. Tak na przykład, mogę opowiedzieć jej twoją historię. I potem takie, historia czerwonej skarpety. I coś tam, rozumiesz? Mhm. A to kogo na przykład ta skarpeta spotyka? Inne skarpety? Tak. Na przykład, że... Tam ona nie chce jakby tam być z swoją koleżanką, no i ona idzie w tunelu, no i ona tam się spotka z taką sprawę, ten, kto uratuje takiego królewicza, ten będzie w zamku i tego królewicza za męża. Nie, ale to jest zupełnie, bo to wtedy nie była historia skarpety, tylko to była historia takiego pana malarza, którego ten tata spotkał w więzieniu. Czyli to była też ciekawa historia. Tak, a skarpeta na przykład, taka jedna z pierwszych, taka chyba pierwsza, którą on spotkał, to była taka stopka, nie do pary? Stopka, Nie pamiętam, ale wydaje mi się, czyli że tak. Czyli spotyka same pojedyncze skarpety. A druga to była, a jeszcze kolejna to była taka, która przeprowadzała jeże, taka niebiesko-biała w takie paseczki, no i... On przeprowadzał jeże przez ulicę. Mm-hmm. I mówił, że to taka może i że że nie płacą mu zbyt dużo za tą pracę, ale jednak... A czuje się potrzebny. Ale jednak uratował życie wielu jeżom, bo on przeprowadza jeże przez ulicę. Ta skarpetka. Tak. Super. I jeszcze spotyka taką, też taką bardzo malutką, prawie przeźroczystą stopkę, jak spotyka też tą skolopendrę. Mhm. I oni tam, nie powiem jakie tam było kłamstwo, bo to jest takie ciekawe tam potem o tym słuchać. No wiadomo, nie można powiedzieć jak się rozwiązała ta zagadka, ale wiemy, że Pinkerton miał dużo ciekawych przygód. Tak, potem już się wszystko wyjaśniło. Jeszcze powiem jedną rzecz. Wszyscy chcieli ukraść tego Zbigniewa, bo ktoś go ukradł, po to, żeby mieć skarb. A skarb Zbigniew tylko wiedział, bo kiedyś on miał pana pirata, który jedyny miał mapę, potem mapa wpadła do wody i tylko Zbigniew zapamiętał, co tam było. No a potem ten jego pan chciał od niego wyłudzić, co tam było, ale Zbigniew mu powiedział, że musi mu dać najsmaczniejsze smakołyki. Mm-hmm. I on ciągle przynosił jakieś smakołyki, Zbigniew zjadł i mówił, że to nie było najsmaczniejsze. I aż tak do wtedy, kiedy ten właściciel się zezłościł i chciał wrzucić go do wody, ale ten wtedy Zbigniew odleciał. Zbigniew był bardzo sprytny. Ale był papugą piracką. Olu, komu polecasz tą książkę? No, ja polecam to i dzieciom, i dorosłym. Wiem, że dzieci i dorośli też lubią te przygody skarpetek. To jest też takie dobre na dobranoc, albo na takie wyluzowanie. To są takie po prostu wesołe historyjki. Ciekawe historyjki. A co ci się, Maju, najbardziej podobało w tej książce? Ja jej nie słuchałam. Nie, ale chyba lubisz skarpety. No, nie za bardzo, bo ale... też śmierdzą po bieganiu. Ale mamo, czym szczególnie taty, który chowa w skarpetach mnóstwo pieniędzy. No skarpety mogą mieć czasami ciekawe funkcje, o czym już wam mówiliśmy w zaskórniakach, chowanych w skarpecie, w odcinku o zaskórniakach. Hej, a mamo... I bez wątpienia te po bieganiu nieładnie pachną. Wiesz co? A czemu oni nie zrobili tych książek na przykład o majtkach, albo o spodniach, albo... A wydaje mi się, że skarpety są dużo bardziej sympatyczne i co więcej... Ale mogli zrobić o szalikach. I skarpety bardzo często właśnie giną, ta jedna od pary. O czemu? I wszyscy się zastanawiają, gdzie one są. Teraz powinni zrobić takie coś o maseczkach. Ale już teraz wiemy, gdzie one są, bo one mają super przygody. I przechodzą w dziurę za pralkę. Na przykład. I jak są niesparowane, to może przez cały czas szukają swojej pary. Po całym świecie. Właśnie, większość tych takich, takich skarpetek, których one spotykały, no to one po prostu zgubiły swoje pary. No tak. A który był twój ulubiony, twoja ulubiona skarpeta? Taka mała stopka, która udawała ducha w tego Frankensteina.
Ducha Frankensteina? Kto to był Frankenstein? Tak, to był tam taki mądry człowiek, no i to była ta... Frankenstein? Mądry człowiek? A nie, nie, co ja gadam, nie Frankenstein, tylko jakiegoś tam innego. Trochę wracamy do Halloween i chyba muszę Wam kiedyś opowiedzieć, kto to był Frankenstein. Kto jest Frankenstein? No to na pewno będzie jakiś... No to jakiegoś tam innego. Musimy znaleźć jakiś odcinek. I on miał udawać tego ducha, ta skarpetka. A ta skolopendra miała podobno przywoływać tego ducha i on się po prostu chował. Co to jest skolopendra, powiedz, Alu? Taka wielka, jak to się nazywa, stonoga? Czyli skolopendra taki wii, tak? Taki robaczek. Taki wii, ale taka, to była taka mega duża. A ta skarpeta, muszę się zapytać, bo jak kiedyś Wam wyjaśnię, jaka była historia Frankensteina, to powiecie mi, czy ona była jakaś poszywana? No nie wiem. Nie? Nie wiem. No okej. Okay, ona była chyba poszywana z piaskiem. Nie. To była inna historia innej skarpety. No dobrze. A ty, Maja, miałaś ulubioną swoją skarpetę? Aha, mam. Którą? Tego, który szukał właśnie, był zakrywką na telefon. No ja kiedyś sobie też zrobię pewnie tę osłonę na telefon ze skarpety. Nie! No widzicie, skarpety mogą przybierać bardzo... Mogą mieć bardzo różne funkcje. A dawno, no nie powiedzieliśmy sobie papa, a już minęło 10 minut chyba. Czyli skarpety mogą różne funkcje pełnić. Na pewno też używacie skarpet w bardzo ciekawy sposób, oprócz noszenia ich na nogi. Szczególnie. A właśnie, gniotki można tam sobie były zrobić. Tam było też, że ktoś sobie bardzo tęsknił za jedną skarpetą, więc sobie z drugiej zrobił gniotka. No, ja pamiętam, że właśnie gniotki robiliście kiedyś ze skarpet, robiliście bałwanki, pamiętam, ze skarpet na pracach plastycznych. Takie pamiętam historie. Takie skarpety mogą być całe... A, można pacynki zrobić ze skarpet, prawda? Bardzo jest to takie wdzięczne tworzywo, można powiedzieć, taka skarpeta. Szczególnie ta pojedyncza, która nie ma pary, bo takie, co mają pary, no to najlepiej chyba nosić na nogach. Fajne są według mnie też takie pończochy. Pończochy? Bo się dużo... I takie stopy. Ja nie lubię. Ja lubię takie stopki. Stopki. Ale one tak troszkę, no, buty tak wcierają. Ja zasadniczo nie lubię chodzić w skarpetach. Tak, może głupio powiedzieć, ale... Ja też lubię chodzić w japonkach. Lubię skarpety, ale... Nie lubię chodzić w skarpetach. Nawet ja zimą mam problem. Ale niestety bez tych skarpet bardzo często jest mi zimno w stopach. I dlatego teraz nie masz skarpet? Bo nie lubię chodzić w skarpetach, tak. No możesz się ograć kocykiem. Dokładnie. Czasem wolę. Więc lubię historię o skarpetach, ale nie lubię mieć skarpet na swoich nogach. Moje skarpety na pewno mają fajne przygody, bo bardzo rzadko je noszę. Więc zdążą gdzieś uciec. A wiecie, co teraz pójdę zrobić? Co? Zobaczyć, co robią moje skarpety. Pa! A wiesz, co ja pójdę porobić? Pobawić się z moją piłką. Ja super. Też. Mamy na pewno dużo ciekawych zajęć, dlatego ja tak samo w tym jako... momencie powiemy Wam już... Pa! Ja mówię to samo, co Ola, tylko że z Olą. Pa! Pa! Pa!